Stańcie w pozycji równoległej stóp. Rozstawcie je na szerokość swoich bioder. Zrelaksujcie kolana, ale przypilnujcie, aby wasz kręgosłup był wyprostowany. Uginając kolana i podnosząc proste ręce w górę, weźcie wdech. Postarajcie się sięgnąć rękami jak najwyżej ponad waszą głową. Możecie skierować tam też swój wzrok. Upuśćcie ręce, rozluźniając je zupełnie i wykonajcie rolowanie kręgosłupa w dół, aż do pełnego rozluźnienia. Ugnijcie nogi w kolanach. Przenieście w tej pozycji ciężar na prawo i lewo, bawiąc się nim. Sprawdźcie, czy wasz kręgosłup, ręce i głowa są rozluźnione. Połóżcie dłonie przy zewnętrznych krawędziach stóp. Dociśnijcie wnętrze dłoni do podłogi i wyprostujcie palce. Możecie ugiąć nogi w kolanach tak bardzo, jak tego potrzebujecie, aby dotknąć ziemi. Przenosząc ciężar ciała na dłonie, powoli wypchnijcie lewą nogę w tył. Noga powinna być prosta, a palce stopy podwinięte. Prawą nogę zegnijcie do kąta prostego pod kolanem. Ten kąt jest bardzo ważny. Sprawdźcie, czy wasze kolano nie jest zgięte ani za bardzo, ani za mało. Utrzymanie kąta prostego może się wiązać u niektórych osób z podniesieniem miednicy wyżej i oderwaniem dłoni od podłogi. Przenieście je wtedy na u do prawej nogi, podpierając się o nie. W tej pozycji ciężar ciała znajduje się pomiędzy nogami. Lewa noga jest wyprostowana. Weźcie wdech i z wydechem postarajcie się rozluźnić lewą pachwinę i lewe biodro w kierunku podłogi. Zróbmy dwa takie wdechy i wydechy. Dociskając dłonie do podłogi, wyprostujcie obie nogi i opuśćcie kręgosłup do luźnego zwisu nad prawą nogą. Ciało przypomina kształt odwróconej litery V. W tej pozycji starajcie się docisnąć pięty obu stóp do podłogi. Powinniście czuć rozciąganie lewej łydki. Jeśli tego nie czujecie, powiększcie odległość między nogami. Ponownie weźcie dwa wdechy i wydechy, rozluźniając mięśnie. Powróćcie do poprzedniej pozycji. Prawa noga jest zgięta w kolanie pod kątem prostym. Połóżcie kolano lewej nogi na podłodze. Wyprostujcie kręgosłup i sięgnijcie lewą ręką w górę, a następnie ugnijcie lewą nogę w kolanie. Dociągnijcie lewą stopę do pleców na tyle, na ile możecie. Ważne, aby trzymać miednicę jak najbardziej opuszczoną. Po dwóch wdechach i wydechach powoli powróćcie do pozycji równoległej z początku ćwiczenia. Tym razem wyprostujcie nogi w kolanach, utrzymując zwis kręgosłupa w dół. Spójrzcie do przodu, podnosząc delikatnie głowę i część kręgosłupa, a następnie opuśćcie go znowu w dół. Postarajcie się tym razem dociągnąć kręgosłup do nóg i podłogi. Ugnijcie kolana i powoli wyrolujcie kręgosłup do pozycji stojącej. Powtórzymy teraz ćwiczenie, rozciągając drugą nogę. Ponownie ugnijcie kolana i podnieście ręce w górę, jednocześnie weźcie wdech. Upuśćcie ręce, rozluźniając je zupełnie. Zrolujcie kręgosłup w dół, aż do pełnego rozluźnienia. Ugnijcie nogi w kolanach i rozbujajcie swój korpus na lewo i prawo. Połóżcie dłonie przy zewnętrznych krawędziach stóp. Ponownie możecie ugiąć nogi w kolanach, aby dotknąć rękami ziemi. Przenosząc ciężar ciała na dłonie, powoli wypchnijcie prawą nogę w tył. Pamiętajcie o kącie prostym w lewym kolanie.
Jeśli tego potrzebujecie, oderwijcie dłonie od podłogi i podeprzyjcie się o lewe udo. Weźcie wdech, z wydechem rozluźnijcie prawą pachwinę i prawe biodro w kierunku podłogi. W miarę możliwości dociśnijcie pięty obu stóp do podłogi. Ponownie weźcie dwa wdechy i wydechy, rozluźniając mięśnie. Powróćcie do poprzedniej pozycji z lewą nogą zgiętą w kolanie pod kątem prostym. Kolano prawej nogi połóżcie na podłodze. Sięgnijcie prawą ręką w górę, a następnie ugnijcie prawą nogę w kolanie. Dociągnijcie prawą stopę do pleców na tyle, na ile możecie. Po dwóch wdechach i wydechach delikatnie i powoli powróćcie do pozycji równoległej z początku ćwiczenia. Utrzymajcie zwisk kręgosłupa w dół oraz wyprostowane kolana. Spójrzcie do przodu, podnosząc delikatnie głowę, a następnie opuśćcie ją znowu w dół. Postarajcie się tym razem dociągnąć kręgosłup do nóg i podłogi. Ugnijcie kolana i powoli wyrolujcie kręgosłup do pozycji stojącej.